Mateusz Kuźniewski, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w szatni na INEA Stadionie przy ulicy Bułgarskiej i mamy wyjątkowego gościa, nowy trener Kolejorza, pan Jan Urban. Kłaniam się i witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, pierwsza rzecz, o którą chciałem zapytać, to co skłoniło trenera do tego, żeby podjąć pracę w Lechu Poznań? Szczerze mówiąc, nie musiałem się długo zastanawiać. Sama nazwa robi swoje. Przyciąga po prostu Lech Poznań. To jest tak, jakby w Hiszpanii powiedzieli uno de los grandes, jeden z największych klubów w naszym kraju. I mimo tego, że wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji znajduje się Lech, to jest po prostu wyzwanie pracy w aktualnym mistrzu Polski. Wszyscy wiemy, że tą drużynę stać na o wiele lepszą grę, lepsze wyniki. Stąd też moja osoba tutaj, zarząd klubu, zdecydował się na zmianę trenera. Mógłbym tylko podziękować, że zwrócili się do mnie i wierzą w moje umiejętności, że ja tą sytuację odwrócę. Panie trenerze, jakie wrażenia po pierwszych kilku, powiedzmy sobie szczerze, treningach z drużyną Kolejorza, jak się pracowało? Wiadomo, że to jest ten czas, kiedy trener też poznaje się z zawodnikami. Zdaje się, że tylko Szymon Pawłowski miał okazję z trenerem pracować wcześniej. Tak, jeśli mówimy o bezpośredniej współpracy, to tylko Szymon w Zagłębiu Lubin. Natomiast z drużyną każdy trener jest w miarę oswojony. Jednak mimo wszystko graliśmy przeciwko sobie niejednokrotnie. Analizuje się, obserwuje się rywala, z którym się gra. I takie analizy, takie obserwacje miały miejsce wtedy, kiedy przyszło nam się mierzyć z Lechem Poznań. Czy to wtedy, kiedy pracowałem w Legii Warszawa, czy też jak byłem w Zagłębiu Lubin. Nawet wtedy, kiedy byłem króciutko, bo przecież tylko 5 spotkań w Polonii Bytom, to mieliśmy okazję zagrać z Lechem Poznań tutaj właśnie przy Bułgarskiej. Więcej czasu na pewno potrzebuje na poznanie w ogóle klubu, jak funkcjonuje. To jest przecież nowy, bardzo duży stadion. Lech jest zorganizowany, można powiedzieć, jak bardzo duża firma i wiele tutaj się dzieje na co dzień. Wszyscy chcieliby spotkać się, poukładać różne sprawy organizacyjne, jak to wszystko funkcjonuje. Ja na dzień dzisiejszy z przykrością niektórym muszę odmawiać, bo jednak dla mnie najważniejsza jest drużyna i przygotowanie tego zespołu na najbliższe spotkanie z Ruchem. Panie trenerze, wiemy, że pan jako piłkarz i również jako trener miał bardzo długi epizod w Hiszpanii. Ja chciałem zapytać, czy to też miało jakiś wpływ, czy ma jakiś wpływ na to, jakim pan dzisiaj jest trenerem i na to, jaki ma pan styl prowadzenia drużyny? Na pewno wtedy, kiedy się trenuje, zdobywa się z roku na rok kolejne doświadczenia różnego rodzaju. Ja przypominam sobie różne przygody i z polskimi zespołami i miałem szczęście i zaszczyt również trenować moją Osasunę. I tak o tym mówię, bo mieszkam w Pamplonie, grałem w tym klubie najdłużej z klubów zarówno polskich, jak i zagranicznych, to właśnie w Osasunie. Później szkoliłem się również jako trener w kategoriach młodzieżowych, dochodząc do, można powiedzieć, półzawodowej drużyny, jaką była drużyna filialna, drugi zespół Osasuny. Natomiast później praca już na tym najwyższym poziomie w Lidze Polskiej i ostatni mój klub Osasuna w drugiej lidze hiszpańskiej. To wszystko to jest po prostu doświadczenie i mam nadzieję, że właśnie to doświadczenie wyniesione z pracy w wielu klubach pomoże mi w tym, aby odwrócić sytuację w Lechu. Jaki Lech Poznań pod pana batutą będzie? To znaczy, jaki by pan chciał, żeby ten Lech Poznań był? Nie ukrywam, że pytam też o styl gry, bo to najbardziej interesuje kibiców. Zresztą mówił pan na konferencji prasowej, że nie tylko wyniki, ale również to, jak drużyna finalnie prezentuje się na boisku. No taka jest prawda. Ja wiem, że w piłce wszyscy my, trenerzy, zawodnicy, jak również klub, żyjemy z wyników sportowych, bo
bo one są niezmiernie ważne do tego, aby osiągać wyznaczone sobie wcześniej cele. Natomiast rozmawiając o takim klubie, jakim jest Lech Poznań, no wiem od razu, że kibice nie zadowolą się tylko i wyłącznie suchym, dobrym wynikiem w jednym czy w drugim meczu. Natomiast przy tym wszystkim oczekują dobrej gry, widowiskowej gry. My sobie zdajemy z tego sprawę i będziemy robić wszystko, aby Lech grał na takim poziomie, żeby Lech przyciągał publiczność na ten piękny poznański stadion. To znaczy, że wiele od nas zależy, czy tych kibiców będzie mniej, czy więcej. Czyli jednym słowem możemy się spodziewać w przyszłości ofensywnego Lecha Poznań Jana Urbana. Tak, ja lubię piłkę ofensywną, lubię, kiedy włączamy się wieloma zawodnikami do akcji ofensywnej, kiedy kreujemy dużo okazji bramkowych, strzelamy bramki, no ale nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszej piłce zarówno aspekt ofensywny, jak i defensywny jest niesamowicie ważny i w tym wszystkim no, trzeba szukać jakiejś równowagi, bo inaczej to te wyniki by były dość wysokie. O to samo pamiętam, pytałem trenera Macieja Skorża, jak przychodził do Lecha Poznań. Wcześniej pracował pan w Legii Warszawa. Jaki jest stosunek kibiców Lecha Poznań do Legii Warszawa, to wszyscy wiemy. Pan się tym w ogóle przejmuje? Myśli pan o tym? Myślał pan o tym, kiedy przyjmował pan posadę trenera Lecha Poznań? Nie, no ja to traktuję jako rywalizację sportową. Wiadomo, że te relacje z kibicami różnych drużyn w jednym przypadku są bardziej gorące, w innym chłodne, a jeszcze w innym są to przyjacielskie, bo przecież takowe też mamy w lidze. Natomiast no rzeczywiście mecze Lecha z Legią, Legii z Lechem to mecze, które elektryzują i Warszawę, i Poznań. Ale z drugiej strony to są mecze, które wszyscy chcemy grać. Wydaje mi się, że większe zainteresowanie kibiców takim spotkaniem i większa koncentracja, dłuższe myślenie o przeciwniku w tym przypadku, jeśli gra Lech z Legią, zarówno ze strony zawodników jednej i drugiej drużyny. No i przede wszystkim nie tylko punkty, które są w grze, ale przede wszystkim taki prestiż. Nie? Jednak my jesteśmy lepsi, czy my jesteśmy górą w tej rundzie, czy w sezonie całym. Panie trenerze, zbliża się mecz z Ruchem Chorzów. Dla pana podejrzewam, że wyjątkowo ważny, bo pierwszy w roli szkoleniowca Lecha Poznań, a z drugiej strony no, nie ma pan wiele czasu, żeby popracować z tą drużyną. Piłkarze jeszcze wracają ze zgrupowań reprezentacji i rzeczywiście tak powiedzieć sobie z ręką na sercu, dobrze, przygotowałem drużynę, możemy wychodzić, możemy z Ruchem grać. Zgadza się. Dobrze zacząć, to jest niesamowicie ważne. Mamy pierwszy mecz na własnym boisku. Liczę na to, że będzie to pierwsza wiktoria i pierwsze 3 punkty pod moją wodzą. Rzeczywiście z drużyną no, nie ma za dużo czasu, żeby popracować. Nam wyjechało bodajże 9 zawodników na różnego rodzaju mecze reprezentacji, różnych reprezentacji. Ale to wszyscy trenerzy wiemy wcześniej. Jeśli pracujesz w wielkim klubie, no to z reguły zawsze praktycznie połowa kadry wyjeżdża na takie spotkania i jesteśmy na to przygotowani, że w danym momencie będziemy musieli sobie radzić bez tych kadrowiczów. W takich przypadkach nie inaczej ja, bo mówię tak jak pozostali trenerzy, oby wszyscy wrócili zdrowi. Miałem po raz pierwszy okazję obserwować pana gdzieś tam w kontaktach z piłkarzami czy podczas treningu i zwróciłem uwagę na to, że, znaczy nie wiem, proszę potwierdzić może, czy pan jest mistrzem robienia dobrej atmosfery w drużynie, bo jak się spojrzy na piłkarzy, no to oni bardzo dobrze zareagowali na te wszystkie zmiany, które w ostatnich dniach się pojawiły. Ja nie przygotowywuję jakiegoś specjalnego planu na to, jak zbudować tą dobrą atmosferę. Wydaje mi się, że robię to z dużą naturalnością, bo taki jestem po prostu. Jestem człowiekiem otwartym, trenerem komunikatywnym, z którym zawodnik może porozmawiać. Jestem otwarty,
Ale przede wszystkim wydaje mi się, że jestem sprawiedliwy. To, co mówię, staram się wykonać i w ten sposób zdobywam sobie rzeczywiście dosyć szybko zaufanie zawodników. Nie zdarzyło mi się w karierze, w drużynach, w których byłem, żebyśmy mieli złą atmosferę. Zawsze są jakieś incydenty. Jest to grupa młodych ludzi, którzy są bardzo ambitni, którzy niełatwo się godzą ze swoją rolą rezerwowego, czy zawodnika, który w danym momencie nie gra. Czasami zdarzają się takie spięcia, natomiast no, trzeba umieć sobie je wyjaśnić, zapanować nad nimi. Wtedy, kiedy jest rozmowa, jest dobra komunikacja, jest otwartość z jednej i z drugiej strony, moim zdaniem jest to po prostu łatwiejsze do osiągnięcia. Ale pan się stara być bardziej kolegą, kumplem, może to przesada, ale dla piłkarzy, czy raczej trzymać ten dystans? Ja jestem trenerem, czy jesteś moim podwładnym? Wydaje mi się, że jedno z drugim... Trzeba jakoś połączyć, tak? Tak, tak, połączyć albo jedno z drugim no, nie zderza się. Można sprawiać wrażenie, że się jest kumplem, natomiast jeśli ktoś nie potrafi tego zrozumieć, no to trzeba mu w innych słowach to wytłumaczyć i powiedzieć, że w danych sytuacjach zachowujemy się tak, czy wykonujemy to, co żeśmy sobie założyli, czy czasem kogoś ukarać. Ale to już jest inteligencja zawodnika, który wie, nie no, w ten sposób się lepiej pracuje, nie jestem tak spięty, nie jestem tak zdenerwowany, bo wiem, że za byle co nie będzie jakiejś kary, jakiejś nagany, czy takiego normalnego ochrzanu, nie? Tak funkcjonuje i do tej pory wydaje mi się, że to funkcjonowało. Zresztą ogólnie uważam, że dzisiaj to wszystko idzie właśnie w tym kierunku, bo zdecydowanie więcej można wydobyć od zawodnika po dobroci niż siłą, narzucając mu jakieś reguły gry. Na koniec zadam pytanie, które słyszał pan pewnie setki razy, ale nie mogę się powstrzymać. 3 bramki zdobyte w meczu z Realem Madryt. Jakie to jest uczucie? Bo zakładam, że niesamowite i potem chyba tylko Robert Lewandowski pana pobił. Nikt więcej z polskich zawodników. Wie pan, no fajne uczucie, natomiast to taką ja miałem rolę, bo grałem w Hiszpanii, tylko w Hiszpanii, jako napastnik, bo całą moją karierę w Polsce i w reprezentacji Polski spędziłem na lewej stronie boiska jako lewy pomocnik. Natomiast wyjeżdżając do Hiszpanii, trener z dnia na dzień, nawet przed podpisaniem kontraktu nie wiedziałem, na jakiej pozycji będę grał. Natomiast już na miejscu okazało się, że dla mnie jest przeznaczone miejsce jako napastnik w drużynie i musiałem się przestawić z dnia na dzień. Super sprawa, bo tym bardziej dla takiego klubu, jakim jest Osasuna, jest to, czy był to taki, no, przeciętny klub, który grał bodajże ponad 15 lat non-stop w Primera División. Od czasu do czasu zagrał w europejskich pucharach i zdarzyło się tak, że akurat strzeliłem 3 bramki na Santiago Bernabeu i taka rzecz zostaje w historii klubu, jak również moja. W mojej historii, natomiast no, nie było jakiejś euforii. Ja bardziej zdawałem sobie z tego sprawę, że zrobiłem coś naprawdę bardzo trudnego do wykonania po karierze tak naprawdę, nie? Bo bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś to zrobił. Pozostaje pogratulować i powiedzieć, panie trenerze, witamy w Poznaniu. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Ja witam również całą wiarę Lecha, wszystkich kibiców Lecha Poznań. I ja z mojej strony mogę tylko obiecać pracę i to, że dam z siebie wszystko, aby Lech był jak najwyżej w tabeli i grał atrakcyjną piłkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Jan Urban był gościem Lech TV. Mateusz Kuźniewski, dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.